Dawno temu, w czasach, gdy nie istniały jeszcze telefony, tablety czy laptopy, w osadzie nad rzeką Iną, w podziemiach spichlerzy, mieszkał stary mysz Golsner. Pochodził on z rodziny myszowatych, średniowiecznych stworów, zamieszkujących bramy murów miejskich. Golsner, obrośnięty był brunatnym futrem, miał bujne wąsy po każdej stronie pyszczka oraz, jak na mysz przystało, pokaźnych rozmiarów ogon. Stwór był wielkości 3-letniego dziecka. Dodatkowo wyróżniał go ogromny brzuch, który był efektem nie tyle jego pazerności, co nieograniczonego dostępu do zbóż przechowywanych w spichlerzach. Brzuch ten był przyczyną wielu jego problemów. Między innymi zmusił Golsnera do wygryzienia dziury w ulubionych portkach z szelkami, żeby zmieścił się tam brzuch, czy też wydrążenia sporych rozmiarów wejścia do swojej podspichlerzowej nory. Golsner był przyjazny dla zwierząt, szczególnie uwielbiał konie, lecz panicznie bał się ludzi. Myszkował w spichlerzach całymi nocami, a niekiedy odważał się wyjść poza nie. Wtedy przysiadał na brzegu Iny i rozmyślał o swoich przodkach oraz o tym, że jest ostatnim przedstawicielem swojego rodu. Z samego rana, gdy tylko pojawiali się ludzie, natychmiast zamykał się w norze. Wiódł spokojne i dostatnie życie. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło. Pewnego jesiennego wieczoru w spichlerzu pozostał na noc młodzieniec, który przybył z daleka. Ułożył się on wygodnie pod jedną ze ścian i rozmyślał, czekając na sen. Tymczasem Golsner, jak każdego wieczoru, odważnie wyszedł ze swej nory i zaczął pakować świeże zboże do metalowego wiaderka, które zazwyczaj zrzucał do swojej nory i podjadał z niego przez cały kolejny dzień. Przyzwyczajony do samotności, nie zachowywał się najciszej. Zainteresowany hałasem młody człowiek cichutko zakradł się do Golsnera. A gdy zobaczył wielką mysz w spodniach z wygryzionym brzuchem, z okrzykiem wybiegł ze spichlerza. Wzywając pomocy, obudził całą osadę i opowiedział o niezwykłym odkryciu i o tym stworzeniu, które chciało go podobno zaatakować. Mieszkańcy porządkowo nie uwierzyli przybyszowi, jednak widząc jego przerażenie, postanowili rzecz sprawdzić. Uzbrojeni osadnicy zaczęli przeszukiwać spichlerze. Zaglądali w każdy kąt i zakamarek i dziurę, aż wreszcie odkryli wielkie wejście do nory Golsnera. Wiedzieli już, że nie mają do czynienia ze zwykłą myszą. Postanowili zatem złapać niebezpiecznego stwora i usunąć go z okolicy. Po kilku godzinach dotarli do nory stworzenia. Przeszukali ją dokładnie. Byli bardzo zdziwieni, ponieważ znaleźli tam bardziej ludzkie niż mysie rzeczy. Wśród zbiorów Golsnera znaleźli bowiem biały grosz, rysunek przypominający kościół oraz kamień z murów obronnych. Zdziwieni i przestraszeni doszukiwali się w istnieniu Golsnera diabelskiej roboty. Źli i żądni krwi rozpoczęli poszukiwania, niszcząc wszystko, co stanęło im na drodze. Szukali przestraszonego stwora. Tymczasem Golsner, korzystając z podspichlerzowej dziury, wydostał się na zewnątrz i uciekał wzdłuż rzeki Iny. Biegł co sił w łapach. Mijał liczne zakola i rozlewiska rzeki. Co chwila siadał skulony za drzewem, odpoczywał i nasłuchiwał. Przestraszony, smutny i załamany, nie wiedział, co dalej zrobić. Myślał, że zgubił pościg. Przysiadł w cieniu drzewa i zasnął. Śniła mu się jego rodzina. Mama piekąca zbożowe ciasteczka oraz tata czytający mu bajki. Wtem ze snu wyrwało go szczekanie psów i okrzyki ludzi. Został znaleziony.
Pościg był bardzo blisko. Psy były tuż, tuż za jego ogonem. Nie mając gdzie się schronić, Goldsner wskoczył do rzeki. Popłynął w kierunku Odry i zniknął w otmętach. Od tej pory słuch po nim zaginął. Do dzisiaj nikt nie wie, czy tego dnia myśli stwór zginął. Niektórzy twierdzą, że nie wygrał z siłą rzeki. Inni uważają, że udało mu się przeżyć i do dziś zamieszkuje wśród korzeni drzew najgęstszych i najdalszych obszarów Puszczy Goleniowskiej. Ponoć w mgliste, wczesne poranki nieliczni grzybiarze mogą w oddali zobaczyć cień uciekającego przed nimi stworka. A jak myślicie, które zakończenie jest prawdziwe? Pozdrawiam Was, Marek Piekarczyk.